Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat najwyższego wieżowca mieszkalnego w Polsce. Nie jest to jednak wieżowiec w Warszawie, a apartamentowiec Olszynki Park, który powstaje w Rzeszowie. Wieżowiec stolicy Podkarpacia będzie wyższy od innych tego typu wieżowców w Polsce, czyli od Sky Tower we Wrocławiu i Złotej 44 w Warszawie. Wysokość wieżowca wzbudza też lekkie kontrowersje, o których opowiem Wam w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu investmap.pl pod tytułem W Rzeszowie powstaje najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu whitemat.pl pod tytułem Rośnie najwyższy budynek mieszkalny w Polsce. Autorstwa pana Kamila Białasa. W Polsce wieżowce powstają głównie w Warszawie. Jednak w ostatnim czasie zdaje się, że coraz więcej tego typu inwestycji zaczyna realizować się w innych polskich miastach. Przykładem mogą być moje niedawne materiały o planowanych nowych wieżowcach w Poznaniu czy we Wrocławiu. Dzisiaj materiał o dość niezwykłym wieżowcu, ponieważ będzie to najwyższy budynek mieszkalny w Polsce, który powstanie w Rzeszowie. Na kanale znajdziecie już materiał o tym apartamentowcu. Jednak w międzyczasie pojawiło się więcej informacji i postanowiłem uaktualnić tę niezwykle ciekawą inwestycję. Pora podać Państwu kilka najważniejszych informacji dotyczących wieżowca Olszynki Park w Rzeszowie. Olszynki Park to kompleks mieszkalno-usługowy, budowany w centrum Rzeszowa przy ulicy Chopina. Inwestycja składać się będzie z dwóch wież. Wyższej liczącej 41 pięter oraz niższej 18-piętrowej. Wieżowiec do dachu ma mieć ponad 161 metrów wysokości, a wraz z zamontowaną iglicą osiągnie ponad 220 metrów, co uczyni go najwyższym wieżowcem mieszkalnym w Polsce. Wyprzedzi wrocławski Sky Tower i warszawski wieżowiec Złota 44. Pod budynkiem znajdować się będzie wielopoziomowy parking, a trzy najniższe kondygnacje przeznaczono na część biurowo-usługową. Wieżowiec w Rzeszowie będzie apartamentowcem klasy premium. W wieżowcu zaprojektowano łącznie 292 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, od najmniejszych kawalerek po największe ponad 300-metrowe apartamenty zlokalizowane na najwyższych kondygnacjach. Wieżowce wyposażone będą w nowoczesne, szybkobieżne windy, a także samowystarczalny kompleks rozrywkowo-edukacyjny. Za projekt kompleksu odpowiedzialna jest pracownia ST Architekci, a inwestorem wieżowca jest firma APK Development. Wieżowiec będzie miał doskonałą lokalizację. Jak informuje portal investmap.pl, wielofunkcyjny kompleks Olszynki Park, mieszkalno-handlowo-usługowo-biurowy, budowany jest w centrum Rzeszowa, na południowych obrzeżach Śródmieścia, wzdłuż koryta rzeki Wisłok. Przez swoją lokalizację obiekt ma stanowić element wiążący dzielnicę Śródmieście na lewym brzegu rzeki i Nowym Miastem położonym na brzegu przeciwległym. Wieżowiec powstaje naprzeciwko Filharmonii Podkarpackiej. Warto dodać, że prace nad wieżowcem są już niemalże zakończone, co widać na aktualnych materiałach z placu realizacji inwestycji. Jak informuje portal whitemat.pl, bryła najwyższego budynku z każdej strony wygląda inaczej. W środkowej części ma charakterystyczną wypukłość, którą podkreślano okładziną w kolorze srebra. Prace konstrukcyjne zostały już zakończone i prawdopodobnie inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. Na początku materiału wspomniałem o kontrowersjach dotyczących wieżowca w Rzeszowie. Głównie dotyczą one jego wysokości. Niektórzy twierdzą, że tak duża iglica w budynku zaburza nieco jego wysokość, ponieważ do dachu jest to niższy apartamentowiec aniżeli Sky Tower czy Złota 44. Jednak to samo można powiedzieć o warszawskim Warsaw Tower, który dzięki iglicy jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej, a mierzy on 310 metrów. Jednak do dachu posiada nieco ponad 230 metrów wysokości. Osobiście uważam, że montowanie tak wielkich iglic mija się z celem. Ale to jest wyłącznie moja subiektywna opinia. Niektórym osobom nie podoba się tak wysoki budynek w Rzeszowie, z powodu charakteru miasta i zabudowy.
Komentujący w internecie twierdzą, że wieżowce nie pasują do klimatu Rzeszowa. Mi osobiście budowa wieżowców poza Warszawą nie przeszkadza, a dobrze zrealizowane inwestycje mogą nadać miastu charakteru i wyjątkowości. Jestem ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych filmów na kanale, m.in. o wieżowcach w Warszawie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.